Witam Cię na skrócie zagrań Kamila Jóźwiaka przeciwko drużynie RCD Majorka. Kamil rozegrał 84 minuty w tym spotkaniu, a ja pokażę Wam jego wszystkie zagrania w tym meczu. Zapraszam. Jego trzy pierwsze zagrania były bardzo podobne. We wszystkich dobrze zachowywał się z piłką przy nodze i miał dobry pomysł na podanie, ale wykonanie podania było tragiczne i kończyło się stratą. Następne dwa zagrania to już dokładne podania do kolegów z zespołu, ale nie były one jakieś trudne do wykonania. Następnie został dwa razy dobrze spresowany przez przeciwnika i raz dobrze z tego wyszedł, a przy następnej okazji już przeciwnik się od niego nie okleił, ale Kamil nie stracił piłki, co na pewno jest na plus. Kolejne zagranie. To według mnie niepotrzebny faul Kamila, który przerwał kontrę jego zespołu. Następnie świetnie uwolnił się spod opieki krycia przeciwników i dostał długie podanie, ale zbyt długo się zabierał z piłką i jedyne co wywalczył to rzut rożny. A myślę, że z tej sytuacji można było co najmniej stworzyć groźną sytuację bramkową. Dwie sytuacje, które trochę pokazują, że Kamil lekko odstaje fizycznie od przeciwników. Kolejno dwa podania do tyłu bardzo bezpiecznie. Wywalczony faul przez Kamila został tutaj uderzony w twarz. Dwie okazje do zrobienia czegoś ekstra, ale Kamil w obu sytuacjach postanowił zagrać bezpiecznie na alibi. Następnie dobre odegranie z pierwszej piłki, napędzające akcję. Później dwie sytuacje, w których Kamil chciał dać dobre, zaskakujące podanie, ale nie wyszło. Na koniec dobre przejęcie podania przeciwnika i podanie do tyłu. Podsumowując, Kamil w tym meczu miał kilka fajnych pomysłów, ale brakowało dobrego ich wykonania, a oprócz tego to bardzo bezpiecznie na alibi grał bez jakiegoś dryblingu czy strzału, co Kamil potrafi przecież robić.